Dobry, słuchajcie, dzisiaj tylko szybciutka informacja, ponieważ minął kolejny tydzień, dalej nic się nie dzieje, przyczepa stoi pod domem i czeka na jakieś decyzje. Jedyne co otrzymaliśmy to wycena z PZU, która jest rozbojem w biały dzień. Pamiętacie, powiedziałam wam, że wycena z serwisu, która była naprawdę uczciwa i rzeczowa, to było 38 tysięcy za całościową naprawę. Natomiast PZU zaproponowało nam, uwaga, 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 żeby trochę podbić napięcie, 7 936 zł brutto. Za całość, za części, za prace lakiernicze, za prace blacharskie. Rozumiecie, trzy okna, przypominam, całe. W ogóle masa elementów i ja nie wiem, co oni wycenili, ale pewnie będziemy kręcić osobny film o tym, jak usługi sprzedawane przez PZU po prostu nie działają. Słuchajcie, będziemy się odzywać, co dalej. Na razie oddaliśmy sprawę do ponownego rozpatrzenia i czekamy.